Witam panów, Ryszard Rębiszewski, dobry wieczór państwu. Jest mi bardzo miło, że tu, w tym Domu Kultury imienin, możemy świętować uroczystość naszego kolegi ze strady, jedynego, niepowtarzalnego Edwarda Hulewicza. Proszę państwa, to jest podobno prawda, ale ja w to nie wierzę. 50-lecie pracy artystycznej, a on ciągle młody, piękny, ciągle występuje, chociaż tak zwane popularne tytuły o nim nie piszą. Jednak on wciąż jest czynny zawodowo. W 2009 roku ukazała się jego nowa płyta Rarytasy, na której repertuar złożyło się 15 utworów z różnych okresów jego artystycznej działalności, ale co ważne, nigdy dotąd nie publikowanych. Zresztą dzisiaj też mogą państwo, tutaj jest takie stoisko z płytami, również zakupić płytę Edwarda. A Edward Hulewicz klasycznie to repertuar klasyczny, albowiem nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, ale początki kariery Edwarda to właśnie kształcenie głosu w kierunku opery. Proszę państwa, w 2013 roku ukazała się płyta CD Hulewicz, Tarpany, Heliosi, podsumowująca jego działalność artystyczną zespołami rockowymi. Zresztą on w swoim dorobku ma już dwie płyty CD, mające status złotej płyty, a jedna nawet platynowej płyty. Jest ciągle zapraszany, ciągle koncertuje. No a dziś, proszę państwa, z wielką przyjemnością zaproszę tutaj na scenę naszego jubilata. Panie i panowie, oto jubilat Edward Hulewicz w całej swojej klasie. Drogi jubilacie, zanim usłyszymy, jak śpiewasz dziś, to pozwolisz, że najpierw załatwimy troszeczkę spraw bardzo takich formalnych, organizacyjnych, albowiem jak jest 50 lat pracy artystycznej, no to również z tego powodu należą się pewne gratyfikacje. Poprosimy teraz na scenę Aleksandra Nowackiego ze Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Polskich. Aleksandrze, czyli są powinność. Ja mam dzisiaj, proszę państwa, podwójną uroczystość. Miała być ze mną jeszcze właśnie Żanka z naszego Stowarzyszenia Artystów, Wykonawców, ale utknęła w korkach, bo dzisiaj niedziela. Wobec tego postaram się spełnić tę podwójną uroczystość. Edwardzie, zacznę od sałatki, dobrze, żebym nie musiał tego trzymać, bo na tobie bardziej pasuje, patrz, jakie kolory ładne w dodatku. Ładnie.
teraz proszę Państwa po kolei. Wszystko po kolei. Najpierw Nagroda Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Polskich SAWP. To jest nagroda, proszę Państwa, u nas w branży bardzo ceniona, bo jak Państwo wiedzą, chodzą takie plotki, może nie plotki, może trochę prawdy w tym jest, opowieści, że branża, że artyści są o siebie nawzajem bardzo mocno zazdrośni. Natomiast ta nagroda to jest wyjątek, ponieważ to jest nagroda przyznawana przez artystów właśnie artystom, tym, którzy są zasłużeni i którzy mają za sobą te porządne lata pracy. I tę właśnie nagrodę, to jest najwyższy stopień tej nagrody, trzeci stopień, chciałem w imieniu stowarzyszenia, w imieniu wszystkich artystów, członków naszego stowarzyszenia, Tobie, Edku, wręczyć. Można zrobić zdjęcie teraz, żeby ktoś chciał. Proszę, tak to jest tak. Najpierw to zdjęcie. Teraz możesz to odłożyć oraz kwiaty, będzie ci lżej troszkę, bo tutaj mam... Tutaj dam może na stolik. Tak, bo tutaj mam ciężki gatunek. Otóż, proszę Państwa, mam czarodziejskie pudełeczko i tym razem występuję już jako przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki. I Dziedzictwa Narodowego. Również. I jako przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego mam przyjemność i zaszczyt... Mam przyjemność i zaszczyt wręczyć Edwardowi srebrny medal Gloria Artis zasłużony dla polskiej kultury. Pozwolę tu się odznaczyć. Pięknie. Zupełnie inaczej się czuję. Prawda? Zupełnie inaczej się czuję. Edwardzie, gratuluję Ci z całego serca. Jeszcze co najmniej drugiej pięćdziesiątki pracy na scenie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pozwolisz, Edwardzie, teraz odczytam list z okazji 50-lecia pracy artystycznej. Sekcja Estrady Związku Artystów Scen Polskich składa koledze Edwardowi Hulewiczowi życzenia długich lat zdrowia i serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę, która dostarczyła wiele radości i wzruszeń. Życzymy wszelkiej pomyślności, dalszej, owocnej i twórczej działalności oraz zadowolenia w życiu osobistym. Podpisała przewodnicząca sekcji estrady Rena Rolska. Wraz z tym listem gratulacyjnym ta statuetka to jest statuetka, którą zawsze artyści estrady przyznają swoim koleżankom czy kolegom za wybitne osiągnięcia. Wszystkiego najlepszego, Edwardzie. Proszę Państwa, ale jesteśmy tutaj, w Domu Kultury imienin, za co serdecznie dziękujemy i chciałbym teraz poprosić przewodniczącą Komisji Kultury Rady Dzielnicy, panią Teresę Jurczyńską-Owczarek oraz naczelnika Wydziału Kultury, pana Dariusza Sitterle. Szanowni Państwo, zanim przejdę do życzeń w moim imieniu, chciałabym skierować do Pana życzenia przekazane przez Pana Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Pana Piotra Guziała. Pozwolę sobie odczytać list. Szanowny Panie, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej mam zaszczyt złożyć Panu najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia. Ten piękny jubileusz jest dla mnie okazją, aby wyrazić słowa najwyższego uznania dla Pana dorobku twórczego. Pana życie, pełne pasji i determinacji, ukierunkowane w stronę ukochanej muzyki, jest nieocenionym wkładem w kulturę Mazowsza, Warszawy i Ursynowa, a tym samym w promocję całego kraju. Dał się Pan poznać jako wybitny piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, animator środowiska twórców zrzeszonych w Związku Artystów Scen Polskich. Liczne nagrania płytowe, nagrody, a także zdobyte medale podkreślają Pańskie wybitne dokonania i uznanie publiczności. Z ogromnym szacunkiem
Świętując razem z Panem jubileusz 50-lecia Pańskiej działalności artystycznej, pragnę wyrazić swój podziw dla zasług i sił, z jakimi niestrudzenie realizuje Pan swoją życiową misję. Dziękuję za Pańskie zaangażowanie na rzecz kultury oraz w rozwój polskiej sztuki estradowej. Z okazji obchodzonego jubileuszu proszę o przyjęcie najlepszych życzeń wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności, satysfakcji z dokonanych dzieł oraz wielu jeszcze wrażeń i sukcesów artystycznych. Z poważaniem, Piotr Guział, burmistrz dzielnicy Ursynów, miasta stołecznego Warszawy. Ja oczywiście, proszę Państwa, przyłączam się do tych życzeń. Życzę Panu jeszcze długich lat zdrowiu i sukcesów w występowaniu dla publiczności, szczególnie dla naszej publiczności zgromadzonej w Imielińskim Domu Kultury. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo się cieszymy, że właśnie tutaj w Domu Kultury imienin Edward Hulewicz może obchodzić swój jubileusz 50-lecia pracy artystycznej, za co władzom dzielnicy jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, Edward Hulewicz, ten młody człowiek, który stoi po mojej lewej stronie, w pięknej białej marynarce, zresztą proszę zauważyć, że on zawsze na każdym koncercie bardzo dba o to, jak wygląda. Nie tylko o to, jak śpiewa, ale jak wygląda. Czyli to mamy dwa w jednym. Proszę Państwa, Edward Hulewicz... W szacunku mojego widza, mojego słuchacza. Proszę Państwa, to mam nadzieję, bardziej, że się nie obrazisz, ale reprezentujesz to, co popularnie się mówi, tak zwaną starą szkołę estradową. Tak. Właśnie, proszę Państwa, szacunek dla widza, znajomość sztuki estradowej, znajomość tekstu, muzyki. To wszystko ma ten młody człowiek, który za chwilę Państwu zaśpiewa kilka piosenek. Ja powiem tylko, że jedna z tych piosenek nosi tytuł Hej Baby Baby. Mój kolega w radiu, zapowiadając, spóźniając się po prostu na dyżur, szybko wpadł, usiadł przed mikrofonem, zobaczył zapowiedź, a Hej Baby Baby. No i zapowiedział, a teraz usłyszą Państwo utwór Hey Baby Baby. No i tutaj w tym momencie poszedł ten utwór, no tak to często jest, jak ktoś jest po prostu spóźnia się, wpada w ostatnim momencie, ale to jest to, co właśnie, proszę Państwa, publiczność bardzo lubi. I proszę zauważyć, że często artysta, jeśli się pomyli na estradzie, publiczność go przyjmuje bardzo, bardzo ciepło. Ale dziś Edward Hulewicz pokaże się Państwu w pełnej krasie i na pewno się nie pomyli. Edwardzie, będę bardzo się starał. Teraz estrada należy do Ciebie. Dziękuję. Powitajmy go brawami. Dziękuję.